Co to tak piszczy? Co to jest, Karle? Co to tak piszczało? Co to tak piszczy? Oj, oj. Dziecko. O, jest galet. Daj rączkę. Daj rączkę, bo to jest gorące. Nie zbliżaj się, bo upalisz włosy. No usiądź, usiądź sobie tam, spocznij. Nie zbliżaj się, bo palisz włosy. Chce mu się, no. Stworzeń. Ale nie podchodź, nie podchodź, bo jest za gorąco, ty! Niszko tam nie podchodź, bo się oparzysz. Skalet, nie pchaj tam paluszków. O.
Nie dotykaj nic, proszę cię. Baniaka nie dotykaj, bo gorący. Ależ ono musi, prawda? Ono musi poszaleć! Tylko nie dotykaj nic, bo to gorące! Podasz mi jednego? Kija? Takiego? Mało tej kiełbasy, starczy nam. A ja się bałem, że to dużo, jakoś tak, taka paczka mi dał tą paczkę. Ale może starczy po dwa kawałki. No, skalę, tylko nic nie dotykaj. Ze skarbem. Przecież skalę to na nic prawie nie zje. Może zje troszkę. Nie no, trochę zje, ale... Chociaż kiełbasę ona lubi. Ona może takiego jednego kawałka pożreć. To co, będziemy jechać po drugą jeszcze? No się tak właśnie stało. Tak szybko mi się udało rozpalić tym razem. No. Ej, zobacz jak ładnie wygląda. Może, ty. Czy szaszłyki robimy jakieś? A to z czego tam zrobić? Z czego właśnie? Ty! Ta już jest dobra. Ta już jest na kolację. Ona się z jednej strony taka... To ta w sumie też już. To niech wystygną. One już nie potrzebują więcej opalania. Bardzo mały. Scarlett, co to tak piszczy? Niesamowite, prawda? Co to tak piszczy? Wczesną kolację i jak się nie najemy, to kurs do galona. Co to jest, Scarlett? Co to tak piszczało? No tak
piszczy. Oj, oj. Dziecko. Kotek biegnie. Kitek. Coś ugrząs, tak? Coś ugrząs? O, poradziłaś sobie? No. Tak, nie.